serwisie wracamy do tematu krośnieńskich youtuberów, którzy za pośrednictwem internetu dzielą się swoją pasją, ale także inspirują kolejnych widzów. Był już sport i zdrowy styl życia, czas na wędkarstwo, które w Krośnie Odrzańskim z oczywistych przyczyn jest jedną z ulubionych form rekreacji, także wśród młodzieży. Udowadnia to Adrian Polakowski, którego filmy publikowane na kanale YouTube śledzą dziesiątki tysięcy widzów. Wędkarstwo to moje hobby, zajmuję się tym praktycznie od dziecka i myślę, że jest to coś naprawdę ciekawego, tak jak młodzież na przykład zajmuje się teraz, wiele młodzieży pali, pije. Dla mnie wędkarstwo jest czymś innym, tak jakby odskocznią od tego, tak jakby oderwaniem się od rzeczywistości, która panuje teraz wśród młodzieży, tak jakby gimnazjalnej czy ze szkół średnich. Wędkarską pasję zaszczepił w nim dziadek. Nie od dziś wiadomo, że wspólne wędkowanie łączy pokolenia. Wszystko zaczęło się od mojego dziadka, który uczył mnie łowić praktycznie od dziecka. I to jakoś tak z dziadkiem zaczynałem, tak stawiałem swoje początki, a potem to już samo się zaczęło. Najpierw były jakieś drobne blogi internetowe, wrzucanie zdjęć po stronach internetowych wędkarskich. No i tak dążyłem do czegoś, aż udało mi się w końcu osiągnąć i założyłem kanał na YouTube, zacząłem wrzucać filmy. Kanał cieszy się sporą popularnością wśród internautów. Obecnie liczy ponad 5200 subskrypcji. To udowadnia, że wędkarstwo ma świetlaną przyszłość wśród młodzieży. Co ciekawe, także panie coraz chętniej zabierają sprzęt wędkarski i ruszają nad wodę. Jeśli chodzi o kobiety, to jest coraz więcej kobiet wędkujących. Do kół wędkarskich przybywa coraz więcej młodzieży właśnie. Są tam też kobiety w wieku nawet 15-16 lat, czyli są to młode dziewczyny, które chcą wędkować. Wędkarstwo na pewno ma jakąś przyszłość w Polsce, bo ryby będziemy łowić zawsze. Tak jak my łowimy, nie łowimy ryb dla mięsa, nie łowimy ryb, żeby pozyskać te ryby, tylko łowimy dlatego, bo to lubimy robić i będziemy to robić zawsze. Dopóki będzie można i dopóki będą te ryby u nas w Odrze. Wędkarskie poczynania Adriana Polakowskiego można śledzić na kanale YouTube Wędkarstwo Krosno-Odrzańskie oraz na facebookowym profilu.